Pani Agato, spotykamy się na 36. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie pojawia się Pani 3 razy w filmie w konkursie głównym. Między innymi w filmie Róża Wojciecha Smarzowskiego. Gra Pani postać bardzo ciekawą. Kobiety, która przechodzi przez bardzo ciężkie chwile zaraz w powojennej Polsce. Chciałam się dowiedzieć, jak się Pani zagrało tą rolę, jak się Pani do niej przygotowała. Róża to jest takie moje ukochane dziecko chyba teraz. Może też dlatego, że jeszcze nie było tej premiery, jeszcze ten film nie został pokazany, a jeszcze ja się od niej nie odlepiłam. To jest moja taka ostatnia duża rola i cały czas mam gdzieś ją głęboko w sobie, bo ją przeżyłam. Był bardzo długi okres zdjęciowy, to było lato, jesień, zima, więc cały czas ta moja głowa pracowała i to mi się mieliło, tym bardziej, że rzeczy, które tam miałam do zagrania, nie chodzi o to, czy były łatwe, czy trudne, były ciężkie do przeżycia. To jest takie fajne, kiedy człowiek może się wkręcić w taką rolę i ja w tą Różę myślę, że weszłam bardzo sobą. Miałam poczucie nawet, myślałam sobie, że po zagraniu Róży czuję się pusta, że już wszystko oddałam, że teraz muszę nazbierać do mojego plecaka książek, wrażeń, inspiracji, bo oddałam jej wszystko. Czy były jakieś sceny właśnie w filmie Róża, które były dla Pani, nie wiem, szczególnie ważne, bądź też bardzo, bardzo trudne? Ja myślę, że to jak ja pracuję i oczywiście analizuję, ja sprawdzam różne rzeczy, zadaję dużo pytań, natomiast nie mogę powiedzieć, że ta scena lub tamta scena była dla mnie trudniejsza. Oczywiście były trudne, bo byłam bita, byłam gwałcona i tak dalej, ale trudność polega na całości postaci, to znaczy ja myślę o tym człowieku i on od razu jest dla mnie trudny. Chociażby Róża miała przyjść z wiadrem z tyłu, to jest trudne, bo te wszystkie sceny trudniejsze, one są cały czas ze mną. Oczywiście bałam się różnych scen, bałam się, jest dosyć drastyczna scena gwałtu zbiorowego, którą graliśmy zimą, czyli już pod koniec naszych zdjęć. I nie wiedziałam, jak zareaguje na przykład, ale jakoś mój organizm też się broni i dał mi się tak zablokować, tak jak chciałam, żeby Róża się zablokowała i przeszło to na moją głowę i dałam sobie radę. Później było kiepsko, zawsze po takiej roli jest jakieś takie lądowanie. Minęło pół roku już od zdjęć i już dochodzę do siebie. Nie, nawet śmieję się oczywiście, ale ją przeżyłam, no i mówię, jesteśmy tuż przed porodem tego filmu, więc ja bardzo chcę, żeby mi się ten film podobał. Bardzo bym chciała. W Róży Pani partnerem ekranowym jest Marcin Dorociński. Jak się Pani pracowało z tym aktorem? Z Marcinem bardzo dobrze mi się pracowało. No, my się znamy, ponieważ pracowaliśmy, jesteśmy z jednego teatru, byliśmy, bo teraz zmieniliśmy teatry, ale z Marcinem się znamy, już pracowaliśmy. Może nie tak blisko, nigdy nie graliśmy ze sobą tyle, bo natomiast się znaliśmy prywatnie. Z Marcinem pracuje się też bardzo fajnie, bo Marcin, jego rola też przechodzi na niego, więc czujnie pracowaliśmy, natomiast to, co mi się podoba, to było to, że nic nie ustalaliśmy wcześniej. Myśmy spotykali się na próbie już z Wojtkiem, z kamerą i wtedy patrzyliśmy, jak rozmawiamy, a nie to, że ja mówiłam, słuchaj, ja zagraj mi to, wtedy ja zagram coś. Czyli to jest to, co przed chwileczką mówiłam, zdarzenia. Więc albo się zdarzy, albo się nie zdarzy. Jak się nie zdarza, to trzeba poszukać, żeby się zdarzyło. No, Marcin jest świetnym aktorem poza tym, naprawdę jest bardzo dobrym aktorem, więc to przyjemność pracować z dobrym aktorem. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w filmie spotkałam się jeszcze z Erykiem Lubosem, Kingą Price i Jackiem Braciakiem i uważam, że to jest taka przyjemność grać z takimi aktorami. Wielka przyjemność, zaszczyt. Róża jest matką, ma córkę i matką jest również inna bohaterka, którą zagrała Pani w Sali samobójców, czyli Beata Santorska. Chciałam się dowiedzieć, Pani również jest matką, ma Pani córkę, chciałam się dowiedzieć, jak bardzo Pani własne macierzyństwo pomagało w budowaniu właśnie tych dwóch ról. Wie Pani, to jest tak, że ja zawsze mówię, jak kobiety rodzą dzieci, to dopiero wtedy rozumieją, że można się dogadać tylko z tymi, które mają dzieci. To znaczy opowieści kobiet w ciąży kobietom, które nie mają dzieci, są kompletnie bez sensu, ponieważ mijają się poziomami. Ja czerpię z tego, jaki mam kontakt z moją córką, jaką ja jestem matką, obserwuję to, więc na pewno pewne rzeczy tutaj użyłam i w Beacie Santorskiej, czyli te moje jakieś, no nie najlepsze cechy, bo tutaj się musiałam dokopać takiej jakiejś mrocznej strony. W Róży troszeczkę to było inaczej, to znaczy ten rodzaj tej matki jest, prawda, to jest jakby z innej strony pokazany, to nie jest jak, ale jest. No jakoś tak widocznie czas na matki Polki, no może tak.
W sali samobójców współpracowała Pani z debiutantami, właściwie Janką Masę, prawie że debiutant, i z Jakubem Gierszałem. Jak się pracuje właśnie z młodymi filmowcami, z młodymi aktorami? Ja bardzo lubię, ja w ogóle lubię pracować z młodymi ludźmi i zawsze brałam udział w takich etiudach szkolnych, dyplomach, bardzo to lubię, bo uważam, że tacy młodzi ludzie niosą, mają jeszcze taką energię pozbawioną rutyny, która jest dla mnie też inspirująca. Jest czasami to trudne, no bo wiadomo, że pewnego oni rzemiosła jeszcze nie mieli szans się nauczyć, natomiast tutaj no Janek jest absolutnym zawodowcem i Kuba tak samo, więc tutaj nie było żadnego poczucia, że to jest debiutant, że troszkę amatorszczyzny, nic, kompletnie nic, po prostu zawodowcy. No Janek jest naprawdę świetnym reżyserem, nawet nie powiedziałabym, że jest świetnie zapowiadający się, jest dobrym reżyserem. Na konferencji prasowej wspominała Pani o improwizacji, że właśnie podczas kręcenia Sali samobójców często zdarzały takie momenty, że mogli Państwo improwizować. Proszę powiedzieć, czy pani to lubi robić? Lubi Pani improwizować? Czy lubię? Ja bardzo lubię improwizować w momencie, kiedy ta improwizacja jest przygotowana, to znaczy w tym sensie, że ja wiem kto. To jest to, co powiedziałam. Jeżeli ja wiedziałam, kim jest Santorska Beata, to mogłam sobie pozwolić na tą improwizację i wtedy to jest naprawdę bezcenne. To jest taki poligon aktorski, to że Janek włączał kamerę i my 15 minut na przykład graliśmy. I nie ma problemu, ja się nie męczę, ja nie szukam, co powiedzieć, ja nie myślę, co ona by powiedziała, tylko ja wiem, jak to się dzieje i to jest fajne. Bardzo lubię improwizować. Ale muszę też mieć do tego no, pewne warunki, prawda? Czyli muszę być ja przygotowana, a muszą być przygotowani moi partnerzy. No jakby to nie jest tak, że to się improwizuje. O, tak, improwizacja musi być przygotowana. Róża jest bardzo ciekawą postacią. Na pewno było to jakieś dla Pani wyzwanie aktorskie. Chciałabym się dowiedzieć, no, w współczesnym kinie polskim nie ma aż tak za bardzo za dużo propozycji, ciekawych propozycji dla aktorek. Nie ma, także tak naprawdę muszę powiedzieć, że ten rok to było wielkie szczęście, bo zagrałam dwie duże role, w których dostałam materiał jakiś do zagrania. Nie jest to rola użytkowa, że a to matka albo no, na ozdobniki to już nie mój czas, ale to po prostu był materiał krwistego mięsa, który trzeba było wypełnić i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo mogło się tak zdarzyć, że nigdy w całym moim życiu aktorskim nie dostałam takiej roli, a to się udało, więc ja jestem bardzo szczęśliwą aktorką z tego powodu, bo to się rzadko zdarza. Pojawia się Pani również w trzecim filmie, który znalazł się w konkursie, w debiucie Leszka Dawida. Proszę coś powiedzieć o pracy nad tym filmie. Gra Pani tam rolę Miriam. Miriam, tak. Właśnie to też było dawno. Leszka Dawida akurat bardzo cenię też. To poznaliśmy się na planie moich pieczonych kurczaków, gdzie on był wtedy asystentem Iwonki Siekierzyńskiej. Później zagrałam u niego w dyplomie. No i teraz cieszę się bardzo, że pojawiłam się w tym epizodzie w Ki. Niestety wczoraj, kiedy był wyświetlany, nie mogłam tego zobaczyć, więc trudno mi się odnieść, bo było to dawno. Pamiętam tylko, że miałam dredy. nie, żartuję oczywiście, no ale nie widziałam, więc, ale z przyjemnością słyszę dobre opinie, więc się bardzo cieszę. Mam jeszcze pytanie, czy ma Pani przed sobą jakieś kolejne projekty, w których weźmie Pani udział filmowy, myślę, że teatralne? Takie moje projekty to jest to, że kończę teraz film z Arturem Baronem Więckim w Cieszynie razem z Teresą Budzisz-Krzyżanowską i z Krzysztofem Globiszem. To jest film Wszystkie kobiety Mateusza, chociaż tytuł się zmienia, więc nie do końca wiem, jaki jest teraz. To się zmienia, więc tam gram Maciejkę, córkę Pani Teresy i bardzo się cieszę. Mam no, oczywiście cały czas serialowe swoje obowiązki, a w teatrze zmieniłam teatr i to jest taka nowość dla mnie. Odeszłam z teatru dramatycznego, w którym byłam 17 lat i przeszłam do Teatru Ateneum, znaczy od września będę aktorką Teatru Ateneum i tam też zaczynam niebawem jakiś muzyczny tym razem projekt. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję.